Drodzy słuchacze, chcemy się podzielić z Wami ważną informacją. Otóż dobiegła końca realizacja projektu Start Razem Można Więcej, który był realizowany ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 3, dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach FIO. Jest z nami przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Lidia Zięda, która może nam powiedzieć nieco więcej o tym przedsięwzięciu. Lidka, jaki był główny cel projektu? Projekt miał na celu zmobilizować do wspólnych działań członków Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz i żołnierzy 15. Mazurskiego Batalionu Saperów. Wszyscy wiemy, że mieszkamy w wojskowej stolicy Polski i taka integracja jest jak najbardziej potrzebna. Kolejnym celem było pogłębienie wiedzy na temat udziału żołnierzy w misjach poza granicami kraju i rodzajów niebezpieczeństwa tam czyhających, ale także podkreślenie poświęcenia żołnierzy na misji. Podjęto w tym celu szereg działań. Lidka, jakie działania zrealizowano w ramach projektu? Najpierw uczniowie zwiedzali jednostkę, 15. Mazurski Batalion Saperów. Poznali salę tradycji, obejrzeli wojskowy sprzęt. Później odbywały się warsztaty na temat niewybuchów i niewypałów i udzielania pierwszej pomocy. Mieszkańcy Orzysza, uczniowie, mogli także wziąć udział w spotkaniach na temat wojskowych misji. Spotkania te były prowadzone przez żołnierzy, weteranów. Żołnierze Batalionu Saperów w ramach współpracy przygotowali także dla uczniów saperski tor przeszkód i uczyli wojskowego kamuflażu. Nasi koledzy i koleżanki mogli wziąć udział w konkursie plastycznym Wojsko dawniej i dziś. Czy tylko takie działania? Nie. Uczniowie naszej szkoły i żołnierze Batalionu Saperów wspólnie przygotowali miejsce pod tablicę upamiętniającą żołnierza z orzyskiej jednostki wojskowej, poległego na misji. Później odbył się koncert z okazji obchodów Dnia Sapera i uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci żołnierza poległego na misji. To bardzo ciekawe. Dodam również, że uczniowie klasy 8A i żołnierze 15. Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu uprzątnęli wojskowy cmentarz. Po uporządkowaniu cmentarza złożone zostały kwiaty na grobach żołnierzy oraz zapalono symboliczne znicze. Super, to wspaniała lekcja historii, podczas której młodzi ludzie uczyli się szacunku wobec przeszłości i miejsc pamięci narodowej. Zdobywali wiedzę o dziejach małej ojczyzny oraz doskonalili umiejętność współpracy. Tak, to prawda. Lidka, jakie działanie było według Ciebie najważniejsze? Uważam, że bardzo ważna była uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej panu Piotrowi Mazurkowi, żołnierzowi poległemu na misji. Nigdy nie powinniśmy zapominać o bohaterach, szczególnie tych, którzy oddali swoje życie na misjach i byli blisko nas. To bardzo ciekawy projekt, na pewno zintegrował żołnierzy i młodzież, ale również uczył patriotyzmu, szacunku dla ludzi na misjach i dawał konkretną wiedzę. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.